Cześć, przed Tobą rozgrzewka z serii Slim Fast. Ten trening możesz również traktować jako ekspresowe cardio. Nie będzie Ci do niego potrzebny żaden sprzęt, przygotuj się. I hop, zaczynamy od marszu w miejscu. Brzuch jest bardzo mocno napięty, pępek przyklejony do kręgosłupa, wdech nosem i wydech ustami. Wdech nosem i wydech ustami. Jeszcze raz, wdech, marsz. Brzuch jest bardzo mocno napięty. Teraz będziemy dociągać kolano do brzucha i uderzać ręką mocno do środka, przeciwna ręka do nogi, plecy są oczywiście wyprostowane. Brzuch bardzo mocno pracuje, łopatki ściągnięte, noga do góry i wydech. Pamiętaj o tym, aby się nie garbić. Wydech. Ręka nad głowę i dociągamy teraz bokiem kolano do łokcia. Trzymaj brzuch napięty, kolano wysoko do góry, z wydechem łączysz łokieć z kolanem, druga strona. Dociągaj kolano bokiem, nie przodem. Plecy cały czas wyprostowane, brzuch pracuje. Marsz w miejscu i teraz uderzenia góra. Góra z wydechem. Energicznie, to nie ma być zwykłe prostowanie łokcia, to ma być mocne uderzenie. Wydech i hop, góra. Góra naprzemiennie, góra. Uderzenia bok z rotacją tułowia i wyprostem nogi w stawie kolanowym. Trzymaj bardzo mocno napięty brzuch, nie garb się. Łopatki są ściągnięte, klatka piersiowa otwarta. Wydech, 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 dobrze. Energiczne uderzenia, góra, góra. Przejście z lekkim zgięciem stawów kolanowych, mocno. Uderz, uderz, cały czas brzuch jest mocno napięty. Masz czuć, jak wszystkie mięśnie pracują. Pamiętaj, każde uderzenie połącz z wydechem, dzięki temu jeszcze mocniej aktywujemy mięśnie brzucha. Stopy szeroko, pośladki nisko, klatka piersiowa otwarta i jak najszybciej pracuj rękoma. Całe ciało jest ustabilizowane, tułów się nie rusza i teraz z rotacją, z wyjściem do wypadu, mocne uderzenia od dołu. Uderzając od dołu, ściągaj łopatkę do dołu. Trzymaj bardzo mocno napięty brzuch, musisz czuć, jak intensywnie pracują tutaj mięśnie grzbietu. Przeskok i cios bok, przeskok i mocno cios do boku, wydech. Pamiętaj o wydechu w trakcie uderzenia, brzuch cały czas intensywnie pracuje. Luźno na nogach, przeskok i teraz Heisman, dociągamy kolano do łokcia. Pamiętaj o tym, aby się nie garbić, masz dociągnąć kolano do łokcia, a nie łokieć do kolana. Klatka piersiowa otwarta, brzuch cały czas pracuje. Pamiętaj, łączysz kolano z łokciem i wydech. Wydech. Dotykamy dłonią do kostki wewnętrznej, plecy cały czas wyprostowane, noga jak najwyżej do góry. Przejdziemy teraz do biegu w miejscu i dotykamy dłonią do przeciwnego kolana. Oczywiście plecy są wyprostowane. Ręce nad głowę i ściągamy mocno. Udo do brzucha. Klatka piersiowa otwarta, łopatki ściągnięte do siebie, do kręgosłupa i do dołu. Z wydechem mocno, szybkie tempo. To samo druga strona, ręce nad głowę i hop, ściągaj, ściągaj. Pamiętaj, dociągając kolano, cały czas wydech, 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 dobrze. Naprzemienne kopnięcia przód. Noga jest wyprostowana w stawie kolanowym. Oczywiście plecy są wyprostowane, łopatki ściągnięte, nie możesz się garbić. Wydech i noga jak najwyżej. Dążysz do tego, aby stopa znalazła się na wysokości głowy. Przejdziemy teraz do kopnięć bok. Na razie pracuje tylko jedna strona. Prostuj staw kolanowy. Staraj się uderzać tak, aby to pięta była jak najwyższym punktem, nie palce. Tułów jest wyprostowany. Zmieniamy stronę. Mocno napinaj mięśnie brzucha. Nie garb się. Z wydechem. Każde kopnięcie to wydech. Wydech. Pamiętaj o tym, aby nie pochylać tułowia do przodu, kolano wyprostowane. Rozstawiamy stopy na szerokość bioder i wychodzimy do góry. Staraj się zrobić mocne wspięcie na palce.
Brzuch bardzo mocno pracuje, pośladki są napięte, pełen wyprost w stawie kolanowym, ręce szeroko. W momencie, kiedy jesteś w górze, napnij mocno brzuch i pośladki. Ręka za głowę, noga do tyłu po krosie. Szybko, intensywnie. Brzuch napięty. Ręce bardzo mocno, intensywnie pracują. Są izometrycznie napięte. Teraz ściągamy piętę do pośladka, przychodząc delikatne zgięcie w stawie kolanowym. Ściągaj łopatki, otwieraj klatkę piersiową. Brzuch mocno napięty. Wychodzimy do przodu. Na razie prawa noga. Schodzisz do przysiadu. Druga strona to samo, kolano bezpośrednio nad kostką, pośladki daleko do tyłu, plecy są wyprostowane. Marsz w miejscu. I teraz kopnięcia, przód. Przód, bardzo intensywnie. Uderzenie wychodzi z mięśni głębokich. Pracuj brzuchem, wydech. Wydech. Jeszcze. Prostuj plecy. Cały czas trzymaj mięśnie brzucha napięte. Myśl o tym, jak intensywnie pracuje Twoje ciało. Teraz kopnięcia do tyłu. Mocno tył. Najważniejsze w trakcie tego ćwiczenia to ustabilizowanie tułowia. Nie możesz się wyginać w dolnym odcinku kręgosłupa. Mocne, intensywne uderzenia. Tył. Tył. Stabilizuj z przodu brzuch. Nie ruszaj tułowiem. Stopy szeroko i wyjście. Góra, dół. Kolano bezpośrednio nad stawem skokowym, pośladki daleko do tyłu. Schodzimy z nimi do linii stawów kolanowych, plecy wyprostowane. Brzuch oczywiście pracuje, nie garb się. Marsz w miejscu, delikatny naskok i dotykamy dłonią do ziemi. Staraj się zejść do przysiadu, pośladki nisko, plecy są wyprostowane, nie możesz się tutaj garbić, brzuch daleko od uda. Pracuj mocno mięśniami brzucha, pilnuj pozycji stawu kolanowego, ma znajdować się on bezpośrednio nad kostką, pośladki daleko do tyłu. Ogromna praca mięśni brzucha, plecy proste, łopatki ściągnięte. Krążenia ramion do tyłu, cały czas kontrolujesz brzuch, wszystkie mięśnie są zassane do środka, przód. Ręce do boku, rozgrzewamy teraz stawy łokciowe, staraj się trzymać łokieć na wysokości barku, zmieniamy kierunek. Teraz skracamy z przodu brzuch, mocno intensywnie, miednica do tyłu pochylenia, mocna praca mięśni brzucha, ściągnij, ściągnij, z wydechem, wydech, 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 wydech. Stopy rozstawione szeroko i teraz przenosimy ciężar ciała z prawej nogi na lewą. Plecy wyprostowane, brzuch bardzo mocno pracuje, klatka piersiowa jest otwarta. Stopy lekko rozstawione i krążenia bioder. Maksymalny zakres ruchu, pracuje całe ciało, zmieniamy kierunek. Intensywnie. Marsz w miejscu, wdech nosem. I wydech ustami, jeszcze raz wdech nosem. I wydech ustami. Ostatni raz. Wdech. Wydech. Wielkie brawa. Za Tobą krótki, ale naprawdę bardzo intensywny trening. Możesz być z siebie dumny.